jakie to jest ogromne. Yo bro, how you doing? Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w Poznaniu. Przepiękna siłownia, tam, co tam Poznań, ta siłownia, co tu się dzieje? Nie, ale tak naprawdę wszyscy poznaniacy, bardzo piękne miasto. Dzisiaj robimy taki trening, wracamy, trening z dedykacją do moich widzów z okresu 0 do 80 tysięcy subskrypcji. Nie no dobra, tak naprawdę co? Robimy po prostu konkretny trening. Znam już swoje, takie mam wskazówki pewne pod Sopot, pod lipiec, jak mam się przygotować, na co mam stawiać te największe takie naciski. Muszę skupić się na barkach głównie, góra klaty, czyli też wyciskanie pod skosem, no ale mniejsza o to, barki, plecy, łydki, to jest mój priorytet. Odpuszczam do wakacji łapy praktycznie. Oczywiście kalistenika, jakieś podciąganie, to będzie wszystko przy tym pracowało, ale dzisiaj pokażę wam tylko ten jeden taki konkretny trening, nazwany dosłownie priorytet. Mam zapisane w Wordzie priorytet i to jest ta lista ćwiczeń, które mam robić na profilaktykę i na poprawy sylwetki. Także zaczynamy od pierwszego ćwiczenia, zaraz wam pokażę, o co chodzi. Nie ma dużo czasu, bo jest godzina 15, o 17 mamy pociąg, mogę tutaj być godzinę 20 minut, także muszę postawić naprawdę, skupić się na tym. Pierwsze ćwiczenie to jest cudo, nie? Naprawdę cudo, jak wam już to pokazywałem wcześniej, to jest naprawdę, popieram to. Poprawiło mojego, znowu przestałem to robić i znowu zacząłem od nowa. Trzeci trening z rzędu, kiedy robię to ćwiczenie tak, tak hardo, tak wiecie, że skupiam się na tym, zaraz zobaczycie. I naprawdę udało mi się troszkę rozluźnić te plecy. Garb, linia garbu na plecach, tej kifozy od razu się rozluźniła, wyłagodziła. I nawet łatwiej mi się rozkłada najszersze, więc myślę, że pod przygotowania to będzie głównie tak naprawdę nauka pozowania i profilaktyka taka lecznicza, rozluźnienie mięśni, żeby to wszystko lepiej pracowało, żebym miał lepszą kontrolę nad ruchem mięśni, a nie na samym budowaniu mięśnia, bo tak naprawdę jest mało czasu i nie zdążę nic zrobić, także tylko zdążę dociąć to, co mam już na sobie. Nie jest tego aż tak mało, ale wiecie, o co chodzi. Lecimy, to pierwsze ćwiczenie, spokojnie unoszenie ramion, ale tak konkretnie, proste ręce w łokciach, jak ja gadam dużo. Bardzo dobre ćwiczenie też do handstanda, poprawia mobilność, pozwala wam spiąć te czworoboczne. Wszyscy mają problemy z garbieniem się. Jeżeli nie możecie tego zrobić, to pojedynczo jedna ręka, przypieracie rękę do ziemi, cyk, i drugą najpierw unosicie stopniowo, odwracacie druga i robicie to samo. Także ja sobie kończę teraz 3 serie tego ćwiczenia. Enjoy i lecimy do kolejnego. Kurde, co robisz w Poznaniu tutaj? No, naprawdę, rób co robisz, bo normalnie piłeś, to prawda. Dzięki, dzięki. Teraz przechodzę sobie jeszcze na handstandy, żeby wszystko dogrzać. Już rozgrzałem czworoboczne. Czworoboczne są bardzo odpowiedzialne za trzymanie równowagi przy handstandach, przy podciąganiu, za trzymanie łopatek, za prowadzenie dobrze tych łopatek, jak się podciągacie. Również pamiętacie, miałem duży problem z łopatką, taką mocno mi wyskakiwała łopatka lewa. Dzisiaj zobaczę, ściągnę koszulkę, w ogóle zobaczę, czy mam lepszą kontrolę w porównaniu na przykład z zeszłego roku nad tą łopatką, bo nie zwracałem na to uwagi, ale dobrze będzie sprawdzić. Wysoki jestem do tego. Całe życie na krawędzi. A mogłem mieć 1,80 m. Ale cieszę się, bo mam ile? 1,90 m. Piszcie w komentarzu ile. 5? 8? 13? Aż mroczki mam przecież. Ale zawróciłem sprawnie, spoko. Teraz moje ćwiczenie to jest, jak rozgrzałem już czwórki, muszę zrobić plecy. Bardzo ważne ćwiczenie w tym, co teraz będę robił, to jest wiosłowanie sztangą w opadzie, także muszę zdobyć sztangę i sobie powiosłować, roły robić.
straszne ćwiczenie, ale to jest właśnie to, gdzie w kalistenice nie da się tego zrobić tak dobrze. Bo trzeba nawet przy froncie, wszystkie pozycje przy kalistenice robicie tak, trzymacie fronta, naprężacie klatę, wysuwacie barki do przodu, robi wam się garb. Nie ma szans przy kalistenice tak dobrze przetrenować części górnej pleców, żeby na prosto trzymała wam sylwetkę. Dlatego większość kalisteników ma ten problem, że jednak te barki opadają do przodu, mają zamkniętą klatę. Ja też mam ten problem, ale walczymy z tym. Mam siłę to podnosić, tylko żeby skupiać się na technice, nie mogę dowalić ciężaru, bo czuję, że po prostu później już nie kontroluję tego, czyli w sumie nie mam siły, no dobra, czyli ego. Kontrolować ego. Bardziej liczy się technika niż sam ciężar, niestety. Liczy się technika, nie? Tak wam mówili. Tak. Ostatnie ćwiczenie, tak naprawdę zostało 5 minut. To co robię, to jest dobicie pleców, wchodzę na podciąganie, więc normalne, standardowe podciąganie na drążku, na chwytem. Słuchajcie, jest standardowy dramat. Zostało nam 20 minut do wyjazdu z Poznania do Trójmiasta, albo będziemy tutaj, zostaniemy już na zawsze, nie wyjedziemy. Także musimy się spieszyć. I tak, w sumie nie wiem, czy o tym wam mówić, ale słyszałem taki sekret. Nie mogę powiedzieć. Ale dobra, no kurde. Wiesz, jak wejdziecie na ipa.pl, to tam zobaczycie taką właśnie koszulkę. Zdjęcia zostały właśnie teraz zrobione, one są takie tymczasowe, ale jeżeli chcecie, to teraz tam podbijecie i sobie preorderowo zamówicie taką koszuleczkę. Także bierzcie szybko, bo znikają. Jak wyjadę z Poznania, to już nie będzie, więc teraz. Patrzcie, to jest mój ziomek ze studiów. Razem studiowaliśmy budowę okrętów, takie jest. A, takie. Świat mały. Tak, dobrze, dobrze. Zaraz nagramy, jak ty będziesz jadł. Ale co, ja mam swoją gryczaną, stary. Wcale nie mam cheeseburgera. To co, stary, nie. Weź to schować. Weź to schować, tak. Proszę, dobra, coś tego. Dzięki. Skandal. Nie, czekaj. Takiego zjem cheeseburgera sobie. I od czterech dni zrobię taki film. Biorę kreatynę. Co ja czuję po tej kreatynie, to nie wiem, mogę wam powiedzieć, tak naprawdę czuję takie trochę większego powera, trochę więcej mocy. Nie robię klaty od miesiąca dobrego na pewno, tak jak mówiłem. A brałem te parę dni tą kreatynę i przy Brinks Ali Up Challenge pobiłem rekord życia. Prawie już myślałem, że dojdę do końca, ale mi ostatecznie nie wyszło. Tam zabrakło mi dosłownie chyba z 10 sekund. Rozłożyłem się. W każdym razie czuję, podsumowując, że ta wytrzymałość po tej kreatynie rzeczywiście jest lepsza. I czy ja wiem, czy tam ocenić możecie, czy mi tam coś w łapie doszło, ale tak naprawdę myślę, że trzeba będzie po prostu zrobić taki film podsumowujący na przykład z 30 dni brania kreatyny, albo tam z 2 miesięcy i wtedy ocenić, jak to tak naprawdę wygląda. Ładunek elektrostatyczny tutaj, potencjał elektronów do protonów, neutronów. O, już rozsypałem. Łyżeczka 1 gram. 5 takich łyżeczek zalecano mi.
szmeksy, szatan. O, już rozsypałem. Pół, nie śmiejcie się, chłopaki. Jest profesjonalna produkcja. Spokojnie. 6 gramów. Wypiję to z wodą. I nie mam wody w ogóle już na podróż. Pozwól, że wyjaśnię, zanim padną pomówienia. Ciężar w łapie wywołuje we mnie stan zadowolenia. Daje poczuć w sobie zdolność każdej góry przenoszenia. Sprawia, że mentalnie jestem nie do poskromienia. Zręczność Spidermana, wielka siła Supermana. Wytrzymałość Aquamana, pan coś jak u Ironmana. Dzięki szał Bruce'a Bannera, w żyłach ogień Ghost Ridera. Szybki jak czarna pantera i psychika pani Shera.